Drodzy, dzisiaj odcinek skierowany do tegorocznych maturzystów, choć nie tylko, bo myślę, że będzie też kilka ciekawych rozważań, po prostu dla widzów mojego kanału, którzy interesują się literaturą, filozofią, generalnie kulturą. W każdym razie, jeśli jesteście ciekawi, jak ja gdybym musiał w tym roku pisać maturę podstawową z języka polskiego i zmierzyć się z tematem wesela i elementów fantastycznych w weselu Stanisława Wyspiańskiego, co bym napisał, to zapraszam Was do oglądania. Przed głównym tematem, jeszcze na szybko, chciałbym Was zaprosić na Instagram Człowieka Absurdalnego. Tam ostatnio jeszcze więcej inspiracji do, do mojej twórczości. Między innymi rzucam krótkie filmiki z wybranymi komentarzami, też. Więc jeśli jeszcze nie obserwujecie, zapraszam, wejdźcie. A teraz do Wesela Wyspiańskiego. A zadanie na tegorocznej maturze było takie. Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do wybranych fragmentów Wesela, do całego dramatu wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu kultury. To na co wskazują fantastyczne elementy utworu wyspiańskiego? Przede wszystkim na jego symboliczny charakter. Jest to tak zwany dramat symboliczny. Oznacza to, że oprócz takiego dosłownego znaczenia, ma on drugie, głębsze znaczenie symboliczne. A symbolizm jest to kierunek w sztuce, który powstał w drugiej połowie XIX wieku we Francji i w Belgii, który zakładał, że świat poznawany zmysłami, świat materialny, jest tylko złudą skrywającą prawdziwy, idealny świat, którego zmysłami i rozumem nie można zinterpretować. Pojęć ze świata prawdziwego nie da się opisać za pomocą zwykłego języka. Może to zrobić tylko symbol. Idea ta, jak dla mnie, jest tak stara jak sam starożytny Platon i jego metafora jaskini platońskiej, która miała przedstawiać sytuację tego w metaforyczny sposób, jak ludzie funkcjonują w ziemskim świecie i jaki wpływ na ten świat ma świat niematerialnych idei. Platon wyobrażał sobie, że ludzie przebywają w ciemnościach w głębi jaskini. Ich twarze zwrócone są w stronę ściany, na którą padają cienie rzeczy, znajdujące się przed ogniskiem zapalonym powyżej nich. Dno jaskini, w którym znajdują się ludzie, to świat doczesny, w jakim żyją. Łańcuchy, które krępują ludzi, to rzeczy, sprawy, które wiążą się ze światem doczesnym. Cienie natomiast, które widzą ci ludzie, są odbiciem prawdziwej idei. Platon uważał, że tylko dzięki wyzwoleniu się z łańcuchów, to jest od spraw życia doczesnego, ludzie są w stanie poznać prawdę wyższą, czyli świat idei. Wyspiański, jako młody artysta w latach 90. XIX wieku, podróżując po Europie, z ideami symbolizmu, zetknął się między innymi we Francji, podobno jedną z bardzo silnych inspiracji było dla niego symboliczne właśnie malarstwo francuskiego malarza Pierre Puey de Chavannes. Choć możemy oczywiście nie wierzyć, że istnieje jakiś świat doskonałych idei, że istnieje ten świat niejako idealny, a więc w ten sposób odrzucać jako filozofię stojącą za symbolizmem, to siły jego przekazu zdają się potwierdzać na przykład teorie psychoanalityczne. Zygmunt Freud zwracał wielokrotnie uwagę na to, jak silne jest oddziaływanie symbolów na nasz umysł. Poprzez na przykład marzenia senne w teorii Freuda, treści, które znajdują się w naszej podświadomości, które na co dzień są dla nas niedostępne, są niejako nieświadome, komunikują się z naszą świadomością. I jest to o tyle istotne w kwestii symboliki, że to by zda zdawało się potwierdzać tą teorię, że. Są w nas zawarte pewne idee, pewne, pewne myśli, pewne emocje, pewne stany, których nie da się wyrazić takim codziennym, logicznym naszym językiem, i dlatego one mogą trafiać do nas dużo lepiej za pomocą właśnie symboli. Z Freuda wynika jeszcze druga kwestia, i może właśnie dlatego artyści bardzo szybko podchwycili ideę psychoanalizy: mianowicie, że też komunikując się z tym naszym wnętrzem, z tymi naszymi najgłębszymi, emocjami i przeżyciami znajdującymi się w nas, znajdującymi się gdzieś głęboko w naszej podświadomości, również dużo skuteczniej jest komunikować się za pomocą symboli, właśnie nie wprost, nielogicznym językiem, tylko obchodząc niejako te przeróżne mechanizmy, często obronne naszej psychiki, możemy trafić do tego naszego prawdziwego wnętrza, tego najgłębszego doświadczenia, właśnie za pomocą takich niedosłownych, symbolicznych treści. Taka niejako naturalna mądrość ludowa nie musiała jednak wcale czekać na ani na Zygmunta Freuda i teorię psychoanalityczną, ani nawet na drugą połowę XIX wieku i, i symbolistów, żeby wiedzieć, jaka jest siła tego mechanizmu. I on był tak naprawdę wykorzystywany już od wieków. E, wszelkie baśnie ludowe, które miały pewną taką mądrość danych społeczeństw, Danej kultury przekazywać w taki sposób, żeby trafiała ona niejako do każdego i do dziecka, i do często niewykształconego dorosłego, na przykład w przeróżnych regionach, regionach naszego świata. Z, z takiej formy symbolicznej korzystał też na przykład, i między innymi na tym opierała się można powiedzieć niezwykła siła przekazu jego nauki. Opierał się Jezus, który, który w przypowieściach różnych, często bardzo, bardzo złożone. Prawdy, często, często dość skomplikowane mądrości potrafił w prostych właśnie opowieściach, przypowieściach pełnych symboli przekazywać właśnie nawet najprostszym ludziom i dlatego między innymi cieszył się takim posłuchem. No dobrze, ale ja jak to ja uwielbiam się rozpisywać i rozgadywać na temat samej historii zjawisk i pochodzenia. Pewnie bym się już w arkuszu maturalnym nie zmieścił, więc to wywalmy, przejdźmy do, do wesela w takim razie. Co te konkretne fantastyczne elementy, co te symbole konkretnie symbolizowały. Pierwszą symboliczną postacią, która pojawia się w dramacie, którą wprowadza Wyspiański jest chochoł, który jest symbolem wegetacji, obojętności polskiego społeczeństwa na sprawy niewoli. Po Polacy wtedy znajdowali się oczywiście pod zaborami. Nie jest to jednak symbol beznadziei na odzyskanie później niepodległości. Wiosną bowiem zdejmuje się słomę, żeby przyroda, natura, rośliny mogły, mogły się odrodzić. Pod koniec też chochoł wprowadza weselników w muzyczny trans, słynny Ocholi który również ma symbolizować uniemożliwienie pewnego działania, tutaj na przykład wzięcie udziału w powstaniu, do którego nawołuje Werny Chora. Kolejnym symbolem jest na przykład rycerz, uosabiający wyrzuty sumienia poety dekadenta, młodopolskiego nihilisty, który nie wykorzystuje swojej poetyckiej mocy do zagrzewania narodu do walki i odzyskania niepodległości. Rycerz ten to zawisza czarny symbol odwagi i honorowej walki, przypomina o latach świetności i zwycięstw państwa polskiego, na przykład bitwie pod Grunwaldem, spotkanie z rycerzem uświadamia poecie jego bezużyteczność w czasach, gdy potrzebna jest poezja nawołująca do zbrojnego czynu. Słowa rycerza są potępieniem powszechnego w młodej Polsce katastrofizmu i dekadentyzmu. Jest to krytyka poety, krytyka poety to krytyka młodopolskiej inteligencji. Innym ważnym symbolem jest też ukazujący się dziadowi upiór. Jest to symbol konfliktów klasowych nawiązujący do Jakuba Szeli postaci historycznej z czasów rzezi galicyjskiej, przywódcy słynnej Rabacji chłopskiej. Ma on pokazywać brak wiary w zjednoczenie Stanów, o której mówi Werny Hora. Mamy też Hetmana, fantastyczny symbol, również nawiązujący do postaci historycznej Hetmana Branickiego, jednego z przywódców Targowicy jest on uznawany za symbol zdrady narodowej, bo gardzi chłopami. Ukazuje się panu młodemu i mówi mu, że ten, żeniąc się z chłopką, zdradził swój stan, więc jest też symbolem tego ciągle niegasnącego konfliktu pomiędzy warstwami społecznymi społeczeństwa polskiego. Jeszcze inną postacią symbolizującą troskę o sprawy narodu jest Stańczyk. Jest to głos mądrości, głos wewnętrzny dziennikarza, który ma na niego działać podobnie tak jak rycerz na poetę, ponieważ dziennikarz wie, że jako inteligent powinien przewodzić narodowi, powinien bardziej. Wziąć tą odpowiedzialność na siebie. Z innych kluczowych symboli mamy tutaj Werny Chorę, wieszcza, który przepowiada odzyskanie niepodległości. Ukazuje się on gospodarzowi, jest symbolem solidaryzmu społecznego, pojednania wszystkich stanów i narodowości zamieszkujących Ziemię dawnej Rzeczypospolitej. Wzywa on do powstania i przekazuje gospodarzowi kolejny symbol Złoty Róg. Jest to symbol zjednoczenia narodu. Tym samym powołuje on gospodarza do misji politycznej. Niestety gospodarz przekazuje róg Jaśkowi, a ten w symboliczny znowuż sposób go gubi. Tych symboli jest jeszcze trochę, ale chciałbym zwrócić przede wszystkim uwagę na trzy takie główne motywy, trzy takie myśli przewodnie, które moim zdaniem z tej całej symboliki, którą wprowadził Wyspiański, wynikają i ukazują. Jego poglądy w tym, w tym całym utworze. Jak łatwo zauważyć, cała symbolika utworu wyspiańskiego kręci się wokół tematyki narodowej, wokół tego, w jakiej sytuacji w tamtym czasie znajdował się naród polski. Przypominam, byliśmy pod zaborami, nie byliśmy państwem niepodległym, ale tutaj znajduje się, myślę, że bardzo ciekawa w tych różnych symbolach analiza przyczyn upadku państwa polskiego. I tutaj takie trzy wątki, które, na które wskazuje w tych postaciach fantastycznych, przywołując je Wyspiański, to po pierwsze w tej symbolice widać pewną bezsilność tej warstwy wyższej, warstwy inteligenckiej, jej właśnie dekadentyzm. I to jest jeden z powodów, dlaczego Polacy, po pierwsze, stracili niepodległość, po drugie, nie mogą jej odzyskać. Po drugie, mamy tu wątek niedojrzałości tego stanu chłopskiego, który był w tamtych czasach. Większością naszego narodu tutaj były nawiązania, chociażby do insurrekcji Kościuszkowskiej, kiedy, kiedy Kościuszko starał się poruszyć te, te masy, masy chłopstwa, masy ludności do, do walki o niepodległość. To się tylko częściowo tak naprawdę udało, i tutaj z tej, z tej niedojrzałości tego stanu do tego, żeby, żeby wziąć na siebie tą, tą, tą walkę o odzyskanie ojczyzny. To jest ten kolejny diagnozowany przez Wyspiańskiego problem, że tej niepodległości możemy, nie możemy odzyskać, ale te dwa wątki łączą się tak naprawdę w trzeci, który myślę, myślę, że jest tutaj najistotniejszy i najbardziej się powtarza, chociażby w przytoczonych już przeze mnie symbolach, to jest ten konflikt i brak jedności pomiędzy tymi, tymi stanami społeczeństwa polskiego. To, że ta inteligencja, że te, te bogatsze stany Arystokracja, szlachta, i tak dalej były skonfliktowane z tym, z tym chłopstwem, i dlatego nie mogły wspólnie o tą niepodległość walczyć. Sam utwór opisuje, nawiązuje do, do prawdziwego wesela, w którym brał udział Wyspiański. Było to właśnie wesele osoby ze Stanu Wyższego z, z kobietą ze Stanu Chłopskiego. I co ciekawe, to też znajduje odzwierciedlenie bardzo mocno w samej historii życia Wyspiańskiego, który to po, 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 wielu, różnych, po wielu różnych romansach koniec końców. Wychodzi właśnie za. i to, to było wielkim zaskoczeniem dla jego otoczenia. też wiele miał z tego tytułu nieprzyjemności i problemów, ponieważ część jego, jego znajomych, jego rodziny nie akceptowała jego wybranki, jego żony Teodory, Teofili Pytko, która była właśnie, była właśnie chłopką. Koniec końców jednak wydaje się, że, że Wyspiański odnalazł szczęście w tym, w tym związku. Okres, kiedy, kiedy jakby założył rodzinę, kiedy ta jego partnerka z jednej strony pozwalała mu, jego żona pozwalała mu tworzyć, zajmowała się domem, mieli razem dzieci, był bardzo obfitym twórczo, bardzo płodnym okresem w jego życiu. Między innymi wtedy napisał też właśnie wesele. Drugi, myślę, że bardzo ciekawy w tej symbolice przedstawiony motyw, taki filozoficzno-polityczno, powiedziałbym narodowy, to motyw pewnej odpowiedzialności. Tutaj wspominałem, że czy to postać fantastyczna Zawiszy Czarnego, czy Stańczyka, ukazująca się właśnie reprezentantom inteligencji, pokazująca, że oni powinni niejako temu narodowi przewodzić, a tego nie robią, wpisuje się w taki, w taki nurt poglądów, że im większą mamy tak naprawdę siłę, im, większą mamy, im większe mamy możliwości, tym większa też za nimi idzie odpowiedzialność. Tutaj bardzo lubię taką scenę ze współczesnej twórczości, z popkultury, ze, ze Spidermana, kiedy to jego wujek Ben mówi mu, że wraz z wielką mocą idzie wielka odpowiedzialność. I choć wyspiański żył oczywiście na długo przed wymyśleniem Spider-Mana, to myślę, że przekaz jest tutaj bardzo podobny. I przypominam się tutaj taka, taka mała, krótka anegdota. Miałem kiedyś rozmowę z takim, z takim znajomym, który był człowiekiem, jest człowiekiem odnoszącym Ogromne sukcesy w swojej branży. Generalnie bardzo utalentowany gość, potężne kontakty itd. itd. I zapytałem go, bo zawsze mnie to interesuje, jakie motywacje są, są ludzi, co nas motywuje do tego, że robimy to, co robimy. I pamiętam, że on mnie zaskoczył trochę tą swoją odpowiedzią, bo w tamtym czasie się zajmował takim doradztwem dla, dla dużych korporacji. Odpowiedział w każdym razie, że robi to wszystko, bo chce w ten sposób ratować matkę naturę, chce ratować tutaj naszą Ziemię. Ma takie, jakby, ekologiczne tutaj przede wszystkim. Priorytety. I pamiętam, że, że byłem zaskoczony i zwróciłem mu na to uwagę, bo mówię, że jakby takim, takim małym wynikiem dodatkowo przy tych procesach, które prowadził dla dużych korporacji, było to, że na przykład mniej papieru dane biura zużywały i on też na to zwrócił, zwrócił uwagę. Ja mówię do niego, że wiesz, co jestem trochę zaskoczony, bo jak na osobę z takimi możliwościami, jakie masz, jakie masz kontakty, zdolności, jak w zasadzie za co się nie bierzesz, to osiągasz sukces, to tak naprawdę, że satysfakcjonuje cię to, że. Gdzieś tam przy okazji, ok, trochę, trochę ekologii zostało, zostało też osiągnięte, trochę jakichś takich ekologicznych celów, ale tak naprawdę większość tego, na czym się skupiasz, to jednak nie to i gdybyś rzeczywiście chciał, gdybyś rzeczywiście chciał ratować naturę, gdybyś rzeczywiście chciał robić coś, coś dużego dla ekologii, to wydaje mi się, że z Twoimi możliwościami mógłbyś robić dużo, dużo więcej w tym względzie, więc. Coś, coś, coś mnie gra z tą, z tą wartością. O, później sobie jeszcze oczywiście podyskutowaliśmy, nadal, nadal ma, mamy kontakt, nadal mnie lubi, pomimo tego, tego mojego może trochę niegrzecznego stwierdzenia, ale mówię o tym, bo uważam, że właśnie ta, trochę taka filozofia Wyspańskiego, którą on przekazuje między innymi w Weselu, jest o tym, że wy, wyznaje, wyznaje tą ideę, że trochę im więcej możesz, tym więcej musisz, że ta Odpowiedzialność zawsze rośnie wraz z możliwościami, jakie mamy. I ostatni motyw, który mnie mocno zainteresował, który moim zdaniem poprzez wprowadzenie tych fantastycznych elementów do utworu wyspiańskiego, poprzez całą tą symbolikę się pojawia, to jest takie trochę mitologiczne podejście do historii, trochę mitologizowanie historii w pewnym celu. I tutaj Wyspiański zdaje się zauważać, jak, jak to jest istotne w historii czy przeróżnych narodów, czy przeróżnych społeczności, żeby mieć ten taki swój ważny mit, wokół którego chociaż wiemy, że to nie jest prawda historyczna, ale który może dodawać nam dodatkowych sił, dodatkowej wiary, może nas motywować do różnych działań, zmian, tutaj na przykład do odrodzenia państwa polskiego. Sporo w historii współczesnej można poczytać na przykład o tak zwanym micie założycielskim Solidarności i o tym, jaki on miał później wpływ na to, że ten ruch stał się tak masowy. Też w historii państwa polskiego na przykład ważnym takim mitem, był szerzący się po okresie rozbicia dzielnicowego, kiedy starano się zjednoczyć na nowo wtedy państwo polskie, średniowieczne. Tutaj różne mity, mity narosły wokół Władysława Łokietka, który ten kraj jednoczył o tym, jak to on się tam ukrywał w różnych jaskiniach itd. Ale ja na przykład lubię bardzo taki, taki przykład o tym, jak właśnie jak mit może rozbudzić pewną wiarę, i jak narosłe wokół niego morale może tak naprawdę przechylić szale jakiegoś wydarzenia historycznego. Jest taka, jest taka historia z, 1090, z 1098 roku, kiedy to krzyżowcy zdobyli Antiochię podczas pierwszej wyprawy krzyżowej. Tutaj zostali. Otoczeni przez, przez, przez muzułmanów wydawało się, że są absolutnie na, na straconej pozycji i nagle odnaleziono, nie wiadomo, czy naprawdę czy nie, odnaleziono włócznie świętego Maurycego, tą, którą rzekomo przebito bok Chrystusa na krzyżu i tak wielkie poruszenie zapanowało w szeregach krzyżowców, tak bardzo wierzyli, że teraz to już muszą wygrać, że teraz to już jakby tak, tak potężna siła. Znajduje się po ich stronie, że z całą tą wiarą tak naprawdę zaskoczyli, zaskoczyli Saracenów, wydali im bitwę i wygrali tą bitwę. I w zasadzie dzięki temu pierwsza wyprawa krzyżowa, która mogła się zakończyć totalną klęską, na przykład w tamtym momencie, zakończyła się później, no trzeba przyznać, że sporym sukcesem. Dobrze, tyle moich dzisiejszych rozważań. Nie wiem, czy bym dobrze napisał tą maturę. Pe pewnie nie, bo trochę za bardzo popłynąłem w różne poboczne wątki, ale mam nadzieję, że przez to, yy, przez to może poruszyłem kilka innych ciekawych motywów i swoich trochę filozoficznych, jak to ja. Przemyśleń. Jeśli jesteście tegorocznymi maturzystami, to życzę Wam powodzenia na kolejnych egzaminach. Jeśli macie to już za sobą, albo dopiero przed sobą, to mam nadzieję, że odcinek był ciekawy, dajcie koniecznie znać w komentarzach. Jeśli czytaliście Wesele, może Wy jakie jeszcze tam fajne, ciekawe wątki dostrzegacie, muszę przyznać, że jakoś tak przygotowując się do odcinka, trochę przypomniałem sobie o Wyspiańskim i bardzo ciekawa postać, muszę, muszę się jeszcze bardziej w niego, w niego zagłębić, bo mocno, mocno mnie zainteresował. No Tyle na dziś, jeszcze raz zapraszam na Instagram czego Absurdalnego po inne... Pojne inspiracje z mojego takiego codziennego życia. Zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I widzimy się już niedługo. Trzymajcie się do zobaczenia.